uważam, że Oracle jest jedną z firm, która tworzy trendy rynkowe. My nie śledzimy tego, co inni robią, tylko wyznaczamy to, co na rynku się dzieje. No i w tej chwili to, nad czym pracujemy i to, co też widzimy na rynku, rynek to jak najbardziej przyswaja, to jest chmura, zarówno w warstwie aplikacyjnej, jak i w warstwie technologicznej. To jest w tej chwili zdecydowany trend. Coraz więcej klientów rzeczywiście uznaje, że jest to korzystne rozwiązanie, przede wszystkim kosztowo, ale i też jeśli chodzi o czas wdrożenia takiego rozwiązania, bo to wystarczy kliknąć i mamy udostępnioną bazę danych albo mamy udostępnioną aplikację, której możemy używać. W czerwcu Oracle ogłosił udostępnienie kolejnych 24 usług w chmurze, przede wszystkim w obszarze technologii i to dotyczy bardzo ciekawych rozwiązań, w szczególności mobilności, narzędzi do tworzenia aplikacji mobilnych w chmurze, czy big data w chmurze. I tutaj możemy przeskoczyć trochę do trendów czy przyszłości kolejnych ciekawych wydarzeń, które będziemy widzieli na rynku. Widzimy również oprócz zainteresowania chmurą duże zainteresowanie obszarem big data, czyli analizowaniem danych naraz, strukturalnych i niestrukturalnych, z czego można wyciągać bardzo ciekawe wnioski. I tutaj klienci zaczynają z nami pracować nad wyciągnięciem wartości z danych. Dane zaczynają powoli być rzeczywiście cennym środkiem trwałym w przedsiębiorstwie. Idąc jeszcze kawałek dalej, mamy w tej chwili, każdy z nas ma urządzenie mobilne i tego urządzenia używa, czy prywatnie, czy też mamy aplikacje biznesowe, które na tych urządzeniach mobilnych mamy. No i to kolejnym takim trendem, który widzimy i gdzie Oracle będzie bardzo silnie inwestował i będzie widoczny, to jest Internet of Things. Przy czym to nie są tylko urządzenia mobilne, bo mamy do czynienia też z sensorami, które w sposób ciągły dane zbierają. No i dzięki takim narzędziom jak Big Data można te dane bardzo fajnie zanalizować i wyciągnąć z tego wnioski wartościowe dla biznesu. No, przykładem takim flagowym jest nasza Łódź, która wygrała zawody America's Cup, no między innymi dzięki temu, że kilka tysięcy sensorów w czasie rzeczywistym umożliwiało analizę danych i dopasowanie sposobu nawigacji do tego, co się dzieje na morzu.